Aby uszyć jeden podkoszulek dziecięcy, potrzebujemy 4 piąte metra bieżącego materiału. Ile podkoszulków możemy uszyć, mając do dyspozycji 48 metrów materiału? Musimy obliczyć to w taki sposób, by znaleźć odpowiedź na pytanie, ile kawałków po 4 piąte metra uzyskamy z 48 metrów materiału. Dosłownie musimy potraktować to jako pytanie, jak 48 metrów materiału podzielić na części mające po 4 piąte metra i znaleźć odpowiedź, ile tych części będzie, ponieważ każda z tych części starczy na wykonanie jednego dziecięcego podkoszulka. 4 piąte metra to w efekcie jeden podkoszulek dziecięcy. Tak więc znalezienie ilości części będzie równe ilości podkoszulków dziecięcych. Kiedy dzielimy liczbę przez ułamek zwykły, musimy pamiętać, że to jest odpowiednik mnożenia przez odwrotność tego ułamka. Tak więc odwrotnością ułamka 4 piąte będzie 5 czwartych. Wciąż jednak mamy do czynienia z liczbą całkowitą i ułamkiem. Musimy pamiętać, że każda liczba całkowita może zostać zapisana jako ułamek zwykły. Mamy więc 48 pierwszych razy 5 czwartych. Teraz możemy to pomnożyć i wykonać obliczenia, ile to jest 48 razy 5 dzielone przez 4. Będzie to duża liczba i trudno będzie wykonać to działanie. Możemy więc uprościć na tym etapie. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 4, albo możemy stwierdzić, że to działanie 48 razy 5 dzielone przez 4. Podzielmy teraz licznik przez 4. Dzieląc 48 przez 4 otrzymamy 12. To, co zrobiliśmy z licznikiem, musimy też zrobić z mianownikiem. Jeśli podzielimy 4 przez 4, otrzymamy 1. Zostało nam 12 razy 5, co równa się 60. 12 razy 5, co daje nam 61, zatem 60. Odpowiadając na zadane pytanie, z 48 metrów materiału możemy wykonać 60 dziecięcych podkoszulków.